wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz. Witam Państwa w awanturze o kasę. Doskonała wiedza, jak najlepsza taktyka w czasie licytacji i świetna współpraca w grupie. To są atuty drużyny, która ma szansę wygrać nasz program. A oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest dobry z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Niebiescy to Grażyna Kmita, urzędniczka z Polkowic. Kapitan drużyny Marcin Maciejewicz, inżynier mechanik z Polkowic. Jerzy Maciejewicz, zaopatrzeniowiec z Polkowic. I Halina Koszut, ekonomistka z Lubina. Zieloni to Przemysław Kwiater, muzealnik ze Szklarskiej Poręby. Jacek Grabowski, przedsiębiorca z Jeleniej Góry. Kapitan drużyny Wojciech Grabowski, przedsiębiorca z Jeleniej Góry. I Konrad Teodorowski, ekonomista z Częstochowy. Żółci to Grzegorz Kopaniarz, prawnik z Wrocławia. Kapitan drużyny Marek Skiba, policjant z Jeleniej Góry. Tomasz Skiba, prawnik z Jeleniej Góry. I Robert Gazda, prawnik z Wrocławia. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. Powitajmy mistrzów awantury o kasę. Dariusz Gyda, Jerzy Miklasiński, Jakub Grudzień, Bartłomiej Rzepa. Dobry wieczór. Panowie, po dwóch programach macie doskonały wynik, 33 tysiące złotych. Dzisiaj będzie szansa na kolejną wygraną. Czy panowie jesteście kolegami, czy też dobraliście się tutaj dopiero przed grą? Znaczy my się znamy od dawna w zasadzie. Kuba to jest mój przyszły szwagier. Jurek jest też tego jakby szwagrem też przyszłym. A dla Bartka się coś znajdzie. Witamy w grze. Nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz trzeci będziemy gościć ich w loży mistrzów w następnym programie. A jeżeli im się nie uda, wtedy ustąpią miejsca w swojej loży nowej drużynie. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Niebiescy, zieloni i żółci otrzymują po 5 tysięcy złotych. A ja za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Kiedy to zrobię, przystąpimy do licytacji. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiada prawidłowo, wtedy otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna przejdzie do finału, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Historia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Żółci 300. Żółci 300. Niebiescy 400. Zieloni 500. Żółci 600. Żółci 600. Niebiescy 700. Niebiescy 700. Zieloni 1000. Zieloni 1000. Żółci 1200. 1200. Niebiescy 1300. Niebiescy 1300. 1300 po raz drugi. Żółci 1400. Niebiescy 1500. Niebiescy 1500. Mam dwa tysiące. Żółci 2200. Ile? 2200. 2200 żółci. Niebiescy 2800. Niebiescy 2800. Co dalej? Zieloni 3. Zieloni 3. Mam 3000. 3200. Proszę. Niebiescy 3300. 3300. Żółci baba. Koniec tej gry, bo to bez sensu. Nie będziemy kupować po twojej. Historia Polski jest na ta dziedzina. Czego wszystko wie, Robert Gwiazd pomiędzy. No, gratulacje tutaj dla pana Marka za świetną licytację. Jeżeli się uda, będą mieli ogromną przewagę, aż 11 300 zł. Jak się nie uda, nie będzie. No, jeżeli się nie uda, odejdą z gry. Ale tu wiadomo było, że któraś drużyna zagra wabank, bo licytacja poszła bardzo wysoko.
jeszcze było. Także nie było wyjścia, była tylko wojna psychologiczna. Kto pierwszy powie babak? Której dzielnicy Warszawy bohatersko bronił generał Józef Sowiński w 1831 roku? Pokopał Woli. Wyznaczam do odpowiedzi kolegę Roberta. Prawdopodobnie to były okopy Woli. Jaka będzie panów odpowiedź? Wola. Tak jest! Kurczę, ale wiesz co? 11 300 zł wędruje na konto żółtych. Za nimi zieloni mają 2000 i niebiescy 1700 zł. To była dopiero pierwsza kategoria w naszej grze. Kolejną wylosuję po przerwie reklamowej. Pozostańcie z nami. Wszystkich państwa po drugiej stronie. Trwa pierwszy etap awantury o kasę. Prowadzą żółci 11 300, zieloni mają 2000, a niebiescy 1700 zł. Ja mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Losuję kolejną kategorię. Rozmaitości ze świata. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400, 400 zieloni. Żółci 500. Niebiescy 600. Niebiescy 600. Zieloni 800. Zieloni 800. Niebiescy babank. Niebiescy babank. Strzelam. 3000 zł w puli, dobra licytacja pana Marcina. Udało się, jest szansa na nawiązanie walki z żółtymi o zwycięstwo w pierwszym etapie. Przypomnę kategorię rozmaitości ze świata. O kurde, co to za pies? Co to za pies? Szarek, ale jaki? To nie jest... Nawet odpowiedzi. Do której rasy należy ten 10-miesięczny szczeniak? To jest owczarek? No, na pewno. Owczarek? No, się wydaje. Bernardy? Musi być to. Nie wiem. Jest śliczny przede wszystkim. Piękny. Owczarek. No trudno, tak? Naprawdę nie. Odpowiadam, jest to owczarek. Owczarek kothalański. Kto wie? Bernardyn. Żółci, proszę. Żółci oczywiście, Bernardyn. Oczywiście źle. Ten szczeniak to jest owczarek środkowoazjatycki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu. Owczarek środkowoazjatycki. 3000 zł przychodzi do puli następnego pytania i... Niestety, niebiescy zagrali wabank i w ten sposób musimy ich pożegnać. Bardzo sympatyczna drużyna, ale niestety gra się dla was kończy. Dziękujemy bardzo. Tak więc mamy dwie drużyny w grze, prowadzą żółci mając 10 800 zł, zieloni mają 1200 zł, ale jeszcze nic nie jest przesądzone, ponieważ do puli następnego pytania przechodzi 3000 zł, a mamy jeszcze 4 pytania do końca tego etapu. Kategoria matematyka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Zieloni babank. Zieloni babank, strzelamy. Może nie tak. Spodziewałem się, że po słowach słucham panów, każdy krzyknie jak najszybciej.
Na przykład żółci będą chcieli wtedy zablokować zielonych, a zieloni krzykną wabank. Tymczasem było dużo czasu, spokojnie pan Jacek nawet po przerwie zdążył krzyknąć wabank. Dlaczego tak się stało, panie Marku? Jesteśmy stwierdziliśmy, że przedłużymy program. Żartując oczywiście. Rozumiem, żeby dłużej pograć. Słabo się czuliśmy w tym momencie. Ja rozumiem, ale proszę zobaczyć, że jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, no to będą mieli trochę mniej niż połowę tego, co macie, a jeszcze będą trzy pytania potem do końca gry, czyli nawet będą mogli wygrać. Natomiast, jeżeli im się nie uda, to wy za chwilę wejdziecie do finału. Za szybko, to by było za piękne, niemożliwe. Ile wynosi promień koła, jeżeli długość jego obwodu jest równa 10 pi? 10 pi. Ile? 10 pi. Obwód, przepraszam. Ma pan na monitorze pytanie. Aha. Długość obwodu jest 10 pi. Już tak jak 10 pi, to ile wynosi jego ten? Przez pół. 10 pi? Możemy odpowiadać. Proszę. Konrad będzie odpowiadał. Proszę, panie Konradzie. 5. I czasek z 5? No. 0,0. To było tak, tak. 5. Żółci żałują? Czy żałujemy? Nie liczyliśmy, żeby się nie zdradzać. Zobaczymy. Tak jest! 5! A więc dzięki temu, że pan Wojciech kupił dosyć tanio całą pulę, w której było 3000 zł i dzięki temu oczywiście, że dobrze panowie odpowiedzieli, na konto waszej drużyny przechodzi 4400 zł. W tym momencie żółci mają 10 600 i szanse mają zieloni nawet na zwycięstwo w pierwszym etapie. Oczywiście wszystko zależy od licytacji i od wiedzy. Losuję 3 do końca tego etapu. Kategoria biologia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. I jakie są panów propozycje? Żółci 300. Żółci 300. Zieloni 500. 500 zieloni. Żółci 600. 600. 600 po raz drugi, 600 po raz. Zieloni 700. 700 mam. Żółci 3700. 3700. Po raz pierwszy, 3700 po raz drugi i 3700 po raz 4400. Trzeci. Sprzedane. Mogę. Nie. Znaczy jeszcze będziemy mieli więcej. Pomylił się pan, prawda, panie Marku? Dokładnie. Ale w sumie nie na złe wyszło. Oby. Bo oczywiście chciał pan zablokować zielonych. Tak jest. Pomylił się pan tutaj o 700 zł, bo musiałby pan powiedzieć 4400, żeby ich zablokować, ale chyba nikt nie podejrzewał, że zieloni nie wykorzystają tego i nie zawalczą wabank. Tak jest. Dlaczego, panie Wojciechu, nie było wabank? Skoro się pomylili, pan Marek się pomylił. Ja myślałem, że to już była blokada. 4400 mieliście na koncie. Trudno. A no właśnie, no trudno. Po prostu źle policzyłem. Gdyby to była blokada, bym zamknął licytację. No właśnie. A ja wyraźnie liczyłem. Do trzech i czekałem na pana. Tak. Bo była szansa na zgarnięcie puli, a pan wyraźnie pokazał, że pan dalej nie chce licytować. Emocje. Błąd. Emocje, tak. Tak jest. Proszę bardzo, szansa dla żółtych na zwiększenie stanu swojego konta. Jak nazywa się jedna z połówek podwojonego chromosomu? Tak mi się wydaje, ale łuba sobie za to nie obecna. Robert, zapisz. Sot. Mówisz? Znaczy wiesz, to mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o chromosomie. Wierzę w podpowiedź? Jak nazywa się? Może kupimy podpowiedź. Zapytaj o podpowiedź. Zapytaj o podpowiedź. Zapytaj o podpowiedź. Panie Krzysztofie, żółci chcieliby kupić podpowiedź, to ile by kosztowała? 1400. 1400 przy tej kwocie. Weź, ile w puli jest? Panie Krzysztofie,
Ile jest w pół? 800. 1300. Tysiąc. 1000 równy wynik zachowajmy. 1200 i sprzedam. Weź 1100. No i 1100. Panie, będziemy się targować z panem Krzysztofem. 1100. Proszę. Dziękujemy. Oto podpowiedź. 4 warianty podpowiedzi. Jeden jest prawidłowy. Zobaczymy, czy była fajna. Subchromosom, chromokaria, chromatyda, subsom. Cholera. To by jedna z połów, to by był symbol wilenia. Jedna z połów, czyli ćwiartka. Podwójny. Mm. Sub to jest przymierze. Sub to pod. To może ta chromatyda? No, albo chromokaria. Trochę teraz już będzie wszystko. Jedno i drugie jest zamotane. Jest. Weźmy pierwszy lepszy sub chromosom. Nie. Pod chromosom to nie może być częścią chromatyda. Ja bym postawił na to, niemniej nie ręczę, bo nie mam odpowiedzi. Tak. Nie będzie bromatyzować. Wyznaczam do odpowiedzi kolegę Grzegorza. Proszę bardzo. Więc jest to instynktowna odpowiedź. I jedyną słuszną wydaje mi się chromatyda. Świetnie! Teraz wysadziliśmy bardzo, co tam się powiedzieć, ale jest dobrze. Panie Grzegorzu, niech pan dzisiaj wypełni kupon w Totolotka. Bardzo dobrze, 4400 zł trafia na konto złotych i mają panowie teraz 10200, zieloni 3700 zł. Dwa pytania do końca tego etapu. Odpowiedź. Licytujemy podpowiedź tak jak pytanie, ona może się przydać w dalszej grze. Niech każdy pomyśli, za ile mu się opłaca kupić, a ja biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Zieloni 300. Rzuci 400. Rzuci 400. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Sprzedaj. Tu oczywiście wiedziałem, że Zieloni nie będą wysoko licytowali, bo szkoda im pieniędzy, muszą mieć coś na dalszą grę. Wciąż dwa pytania do końca, losuję kolejną kategorię. Podpowiedź. Znowu licytujemy podpowiedź. Tak, chciał los. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Zieloni 300. Rzuci 400. 400 po raz drugi. 500. Mam 500 od zielonych. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedaż. I dobrze, 20 zł. Panie Marku, zagadał się pan. Szczerze mówiąc, to... Dobrze się stało. Dlaczego? Chyba dobrze się stało, że się spóźniłem. Dlaczego? Przeciwnicy troszeczkę uszczuplili swój budżet w tej chwili. No ale mógł pan ich przelicytować i tak by uszczuplili budżet, a pan miałby w finale dwie podpowiedzi. Mogło też tak być. Oni nie walczyliby wysoko, bo mają mało pieniędzy. Sądzę, że chcieli troszeczkę nas podciągnąć jednak. Panie Wojciechu, długo by pan już nie walczył. Nie, to była ostatnia moja licytacja. No widzi pan, panie Marku? Nieprawda. Wciąż dwa pytania do końca tego etapu. Kategoria fizyka. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Zieloni 300. Zieloni 300. Rzuci 400. Rzuci 400. Zieloni 500. Zieloni 500. 500 po raz drugi, 500 po raz... Klapa. Trzeci. Sprzedaż. Jeżeli teraz nie dorzuci 2000, to jest to pytanie, ale chybi. W puli pytania 900 zł. Fizyka odpowiadają zieloni. Zobaczcie sobie dobrze. O czym możemy dorzucić? Posłuchaj, poczekaj. Ostatnie pytanie. Jaki jest sumaryczny ładunek dipola elektrycznego?
co to jest ładunek? Nie ładunek, coś tu. Co? Wydaje mi się, że zero. Zero, nie? Zero? Zero. Żeby odpowiedź, mamy wolną podpowiedź, może... Nie, nie, zostawmy. Zostawmy, mamy mało. Nie, zostawmy. Może wykorzystajmy. Jeśli wykorzystajmy. To jeszcze jedno pytanie. Zostawmy na ostatnie pytanie podpowiedź. A. Mów. Dobra. Nie. Jacek. Nie, dobrze, to ja odpowiem w takim razie. Wydaje nam się, że to jest zero. Zero, tak jest! 900 zł trafia na konto drużyny Zielonych, a ja mam ostatnie pytanie przed rozpoczęciem finału. Losuję. Ulubiona kategoria wszystkich facetów – polskie seriale. Gramy? W tym momencie Zieloni mają 3300 zł, Żółci 9000, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Żółci 3300! Żółci 3300! Sprzedamy! Odpowiedź musimy teraz będzie. Chyba, że będzie takie łatwe, że poradzimy bez. A więc 3,5 tysiąca złotych to jest pula tego pytania. I teraz, no, Żółci mają ważną rozgrywkę, bo jeżeli odpowiedzą prawidłowo, wejdą do finału, mając 9200, to będzie dobra kwota. Jeżeli im się nie uda, będą mieli w finale bardzo mało, 5700 zł. Polskie seriale. Robert, nie spukaj, bo mnie rozprasza się kartkę pod mnie. To jest już ostatnie pytanie, tak? No. Spójrzcie, panowie, na ekran. To co, moje dziewczynki, co? Na łóżeczka, co? No, jeszcze teraz tylko powiedzcie, kurde, dobranoc, Waldusiu. Kurde, dobranoc, Waldusiu. Jak brzmi imię i nazwisko aktorki, która gra Halinę Kiepską? Kipiel Sztuka, nazwisko. Jak? Jak? Kipiel Sztuka, tylko czy imię. Weźmy podpowiedź, weźmy tą podpowiedź, to zawsze zakupiliśmy. Aha, faktycznie, oczywiście. Panie Krzysztofie, skorzystamy z tej podpowiedzi, którą zakupiliśmy wcześniej. Proszę bardzo. Marzena Trybała, Krystyna Feldman, Marzena Kipiel Sztuka, Hanna Bakuła. Wyznaczam Grzegorza do odpowiedzi. Czyli nazwisko tej pani nie budziło mojej wątpliwości, ale nie chciałem się pomylić w jej imieniu. I jest to pani Marzena Kipiel Sztuka. Jasne, że tak. Słuchawki nieważne. Słuchawki już jest po temacie, teraz możemy kawalerskie zrobić, prawie. Tak więc kończymy pierwszy etap dzisiejszej awantury o kasę. Zieloni kończą grę, mając na koncie 3100 zł. Gratuluję, dziękuję panom. Natomiast Żółci przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść już w pierwszym pytaniu. I tak było do końca. Panowie mają dobry wynik, 9200 zł. I z taką kwotą witam w finale. Rozgrywkę finałową zaczyna drużyna Żółtych. Stan ich konta to 9200 zł. Tylko 1000 zł mniej niż mają mistrzowie, tak więc to jest doskonała pozycja startowa. Witamy w finale. Losuję. Literatura polska. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Rzuci 400. Rzuci 400. 400 po raz drugi i 400 po raz. Panie Dariuszu, trzeci. 700 zł w puli. Rzuci, nie gardzą.
ani złotówką, jeżeli dobrze odpowiedzą, różnica do mistrzów będzie wynosiła tylko 400 zł. Oto pytanie. Bohaterem której powieści Żeromskiego jest Rafał Olbromski? Olbromski, mówcie, chłopaki, bo nie jest. Tutaj się zastanawiam. Pojęcie nie Olbromski będzie brał. To nie będzie jacyś ludzie bezdomni? No to w ogóle Żeromskiego? Słuchaj, Żeromskiego. Oni ostatnio filmowali. Wiecie, pojęcie jakieś jest w ogóle, czy ten temat odpowiedź? Przechodzi to do następnego pytania? Gdzie? Nie ma sensu. Trzeba by strzelić coś, nie? Strzelić. Oczywiście. Jasne, że trzeba strzelić. Strzelać trzeba. Ile nam czasu zostało? Ludzie bezdomni, co włączy Żeromskiego może być? Syzyfowe prace, znane. To na pewno nie. Czemu? Bo nie. O, bo to czytałeś. Nie może. Ty tam ktoś jest? Rafał Olbromski. Przedłem się. A chyba by tam nie było. Co tam barykady robił z Olbromskim? Co tam jest? To na co stawiamy? Nie, tych ludzi bezdomnych w ogóle nie kojarzę. Jak strzeliłem. Zajmij na przedwiośnie. Przedwiośnie? Albo ludzie bezdomni. No to albo. No szczerze, ja się nie podejmuję. Czas minął, proszę odpowiedź. Ludzie czy? No niestety będzie tutaj strzał zupełny. Aby celny. Ludzie bezdomni czy przedmiotni? No strzelaj. No. Ludzie bezdomni. Niestety nie. Tak myślałem. Popioły. Jeszcze ja wystąpiłem. A nie czekałem, że cię takich popiołów jakiś. Panie Marku, no przyzna pan, że można było kupić podpowiedź i to łatwo w poprzednim etapie. Tutaj podpowiedź? No, można było ją kupić w pierwszym etapie tanio. Tak, można było, ale tutaj byśmy nie wykorzystywali, bo... Szkoda byłoby, tak? Byłoby 700 w puli i tyle przechodzi do następnego pytania. 5 pytań do końca finału. No i będzie pewnie ostra walka, bo najlepsi kucharze to podobno faceci. Sztuka kulinarna. Brawo. 1100 zł jest od razu, dlatego że wziąłem po 200 zł od każdej drużyny do puli tego pytania. 700 mieliśmy z poprzedniej puli, tak więc słucham panów. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Rzuci 500. Rzuci 500. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedane. Mamy 1500 w ten sposób. Panowie, kto jest świetnym kucharzem u żółtych? Kolega Robert. Pan Robert. Co jest pana specjalnością? Wszystko. Z niczego co. A co pan lubi? Wszystko pan potrafi? Nie, nikt nie potrafi wszystkiego. No ale parę rzeczy ugotuję. Skromny taki. Taki skromny tylko, robi tak? Robi świetną pizzę, sam jadłem. A ja nie. Skromny, bo skromne obiady robi. Ze skromnej pensji żyje. A wina pan lubi? Wina? A tak. Co pan ma? Wino będzie kategoria. No mam właśnie wina. Wina. Czy ja wina? Dobrze, przejdźmy do... Wina mozelskie. Z którego kraju pochodzą wina mozelskie? Niemiec. Czemu ty strzeliłeś od razu? Nie wyznaczyłem cię do odpowiedzi. No właśnie, jak tak można? No. Poczekajmy, bo ty sobie myślisz głośno, tak? To nie głośno myślę, tak? Nie no, to taka rzeka jest, nie? Mozel. Lepiej nie wychodzi przed szereg, jak jest kapitan. Mówisz, że nie ma tematu. No. Chorąży zawsze zdąży. Bardzo proszę, wyznaczam kolegę Roberta. Niemcy? No śmiało. Niemcy. Niemieckie. Chorąży może się mylić, ale nigdy się nie waha. Tym razem tak jest! Ładną potrawę zgotowałeś. Ładną potrawę zgotowałeś. Mimo, że przed szereg się wyrwał, to sobie się zagalał. Chodzi o to, że zamówisz. Już w tej chwili mamy 200 tutaj złotych, żeby nie dawało. No i bardzo dobrze. 1500 zł trafia na konto drużyny żółtych. Żółci mają 9800, a więc proszę, już 200 zł więcej niż mistrzowie. Mistrzowie są mało aktywni w tym finale, ale spokojnie, mamy jeszcze 4 pytania do końca gry, tak więc zobaczymy, jak się potoczą losy rozgrywki finałowej. Proszę państwa, spotkamy się po reklamie. Cieszymy
się, że są Państwo z nami z powrotem po reklamach. Przypomnę, że trwa bardzo mocny pojedynek między żółtymi a mistrzami. Stan konta żółtych to 9800 zł, mistrzowie mają 9600 i żółci przed przerwą reklamową, no, przegonili mistrzów, mimo że na początku mieli 1000 zł mniej. Cztery pytania do końca finału. Rozmaitości ze świata. Próbujemy, może być coś prostego. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. I jakie są panów propozycje? Słucham. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi i 400. Tylko jedyne 400 po raz trzeci. Sprzedam. A więc jeżeli teraz mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to będą prowadzili w finale 700 zł w puli. Oto pytanie. Ale przewaga straszna. Musimy wiedzieć. Nazywa się postać z komedii dell'arte. Podpowiedź czy to co mam przyjść do głowy? To jest trochę zajmowało. To będę razem nie odpowiem. Komedia nie. Komedia dell'arte to jest taki państwo. Co to komedia? To kto to jest? To jest jakaś postać. Nie mam pojęcia. To będzie strzał. Tak. Odpowiedź brzmi Arlekin. Niestety nie. To jest Kolombina. Życie. Idziemy w to pytanie. Tak, natomiast gdyby pan powiedział Arlekinetta, to wtedy bym uznał. A to była Kolombina. 700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Trzy pytania do końca finału. Czarna skrzynia. Nie mów nie, bo tak od razu wiesz. Ale gram do końca, żeby ją wziąć? Tak. Mamy 300. Zawartość czarnej skrzyni jest wielką niewiadomą. Bywały tam pieniądze, bywały kluczyki do samochodów. Nawet cztery były w jednej skrzyni kluczyki do samochodu. Bywało górki kiszone, złotówki. No, nie wiemy, co jest w czarnej skrzyni. Ta zagadka wyjaśni się po finale. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Rzuci 300. Rzuci 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. Rzuci 500. 500. Mistrzowie 600. Rzuci 700. 700 mam. Mistrzowie 800. Co dalej? Rzuci 900. Mam 900. Mistrzowie 1000. I 1000 mam już. 1000 po raz drugi. Rzuci 1100. Mam 1100. Mistrzowie 1200. Mam 1200. Idą dalej. 1300 rzuci. 1300 już jest. Mistrzowie 1400. Mam 1400. 1500. Mam półtora. 1600. 1600. Po raz drugi. 1000. Mam 1700. 1800. Co dalej? 1800 po raz drugi i 1800 po raz trzeci. Sprzedaż. A więc 1800 zł dali mistrzowie za czarną skrzynię. Trzy pytania do końca finału. Z puli z poprzedniego pytania będziemy mieli od razu na początku 700 zł. Gramatyka i ortografia.
polecimy. No to... Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panów. Rzuci 300. Rzuci 300. 300. Po... 400. Mam 400. I co dalej? 500. Mistrzowie 600. Jest 600. Jedziemy dalej. Po raz drugi 600. Po raz. Rzuci 700. Jest 700. Od was to poszli, bo myślałem, że już kończą. Jest 800. Mistrzowie zdesperowani, żeby kupić to pytanie. 800 po raz drugi. 800 po raz. Rzuci 900. Jest 900. Mistrzowie 1000. Jest 1000. Chyba za wszelką cenę chcą mieć mistrzowie odpowiedź na to pytanie. 1000 po raz drugi. 1000 po raz. 1100, proszę bardzo. 1200. 1200 po raz drugi. 1000. Jest 1000 ile? 1300. 300, proszę bardzo. 1300. Jest 1400. Rzuci 1500. Mam półtora. Co będzie dalej? 1600. Czy dadzą więcej rzuci? Rzuci 1700. Mam 1700. 1800. Jest 1800 od mistrzów. Rzuci 2. Mam 2. Mam 2000. 2 po raz drugi. 200, proszę bardzo. 2200 rzuci. 2200 rzuci. 2300. 2300. 2400. 2400. 2500. 2,5. 2800. 2800. 2800 po raz. 2900. 3000. Jest 3. 3000. I 300, proszę bardzo. 300 po raz drugi. 3200. 3300. 3400. 3500. 3,5 po raz drugi. 3600. 3700. Mam 3700. 3800. Jest 3800. Baban. Baban mistrzowi. Baban strzelamy. I teraz nam zostawię trafię. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 11 900 zł i prawie pewne zwycięstwo w finale. Jeżeli im się nie uda, odejdą z gry i będziemy mieli nowych mistrzów. Który wyraz w zdaniu kot jest zwierzęciem domowym to podmiot? To jest żart. To jest żart. Skonsultuj. No. Tak? Tak. Na pewno. No. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Spokojnie. Spokojnie, mam dużo czasu. Kto jest? Jest. Zwierzęciem jakim domowym? Spokojnie. A zwierzę? Nie. Na 100%. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Odpowie mistrz Bartek. Chodzi tutaj o słowo, o wyraz kot. Tak jest! Okay. 11 900 zł wędruje na konto drużyny mistrzów. To była dobra licytacja, dobra odpowiedź. I tak jest stan konta teraz drużyny mistrzowskiej. Żółci mają 4 tysiące, ale jeszcze dwa pytania do końca finału. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham panu. Rzuci 300. Rzuci 300. 400 mistrzowie. 400 mistrzowie. Rzuci 500. 500 rzuci. 600. 600 mistrzowie. Polecimy sobie. 600 po raz drugi. Rzuci 700. Mam 700. 800. Jest 800. 800 po raz drugi. 900. Mam 900. 900 po raz drugi. Jest 1000. 1000 po raz drugi. Jest nowa. $5000. To jest pula tego pytania. Na takiej kategorii. No więc dobrze. Jeszcze rzuci. Mogą mieć szansę na zwycięstwo. Zobaczymy, przed nami jeszcze jedno pytanie. Ale na razie ciekawostki nas wykończą, czy ja? Jedzie do nas ciekawostka, chłopaki. Dobrze, no to będziemy mieć ciekawostkę. Jak nazywa się ten przedmiot? No, do czego to jest pokrywka? Jakaś laboratorium? Co? Mi to wygląda na jakiś izolator. Izolator przy energii elektrycznej. Tu masz druty.
Na przygody jest... mówisz? Tak, i to tak. Może być faktycznie. Tylko na to bym stawiał, z niczym mi się to nie kojarzy. Gdzie drodzy widzi? Nie, no to już bada się na te... Patrz, weź to połóż. Tak jest, płacisz to coś, tutaj zawijasz kabel i prąd się toczy. Faktycznie, albo przygrywka to pogrywka za albo nas to będzie kosztować 5 kawki, albo to jest 10 lat. A, bo to będzie drogi do... To będzie droższy kawałek szkła i droższa informacja. Ciekawostką byłoby chyba nie odpowiedzieć na to pytanie. No... Panie Krzysztofie, wyznaczam Grzegorza do odpowiedzi, żeby się na temat tej ciekawostki... Więc przyznam się, że próbowałem sobie wymyślić zastosowanie tego urządzenia i wchodzi mi do głowy tylko i wyłącznie użycie tego jako izolatora elektrycznego, czyli drucik tutaj, na słupku jakimś przesyłowym energii elektrycznej. Czy trafiłem? Jak się nazywa ten przedmiot? No, izolator. Tak jest! $5,000 wędruje teraz na konto drużyny żółtych i to jest właśnie kwota, którą mają teraz na koncie. Mistrzowie mają ponad dwa razy więcej, 10 900 zł. Losuje ostatnią kategorię. Ciekawostki. Dalej. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. I słucham panów. Żółci 300. Żółci 300. Mistrzowie 400. Mistrzowie 400. A jak po to odpuszczę? Żółci 500. Żółci 500. Nie, no po co? 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Jak dołoży, to mamy szansę jeszcze coś powalczyć. Co? Przecież to było ostatnie pytanie. Tak, ale to ładna po licytacji, posłuchaj teraz. Czasami się tak zdarza. Weź to tam, czy poglądamy, co to jest. Pokażcie to Grzegorzowi. Jak nazywa się ten przedmiot? Cię to proszę. No tam, no dokładnie. Nie jest to trudne. Teraz pytanie. To było widać po tym wyjęciu. Dokładnie. No kapitan, dawaj, trzeba na ostatek. Żółci odpowiadają. Jest to tak zwany dziadek do orzechów. Tak jest! Dziadek do orzechów. Będziemy na pamiątkę. Skonowe, 900 zł wędruje na konto drużyny żółtych i w tym momencie wszystko jest jasne. Otóż żółci kończą grę w naszym programie, mając na koncie 5400 zł. Naprawdę świetnie wam szło. Nie udało się wygrać finału, ale to była doskonała gra. Dziękujemy bardzo. Natomiast mistrzowie tylko dzisiaj zarobili 10,5 tysiąca zł. W sumie we wszystkich waszych programach 43 500 zł i szansa na kolejne pieniądze w następnych awanturach okazji. Czy otwieramy czarną skrzynię? Jesteście ciekawi panowie? Bardzo. Tak, proszę bardzo. Za ile ją kupiliście, pamiętacie? 1800. 1800 i zobaczmy, co jest w środku. Koperta. Jak zawsze. Złotóweczka. A w kopercie? Ciebie zgadza się. Słusznie panowie myślą. Symboliczna złotówka. Na pamiątkę. Państwo chcą poawanturować się o kasę, zapraszamy do programu. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując imię i nazwisko. Emocje, pieniądze, dobra zabawa czeka także na was. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra gadła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.